Patrycja Zachorska po walce na FFF 2. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nie udało się dzisiaj, ale szczęśliwa jesteś. Jestem szczęśliwa, jestem bardzo zadowolona z siebie. Myślę, że no pokazałam serducha. Jak emocje przed walką? Był to wielki stres? Nie był stres, była to jedna wielka niewiadoma. Ale nie czułaś jakiegoś takiego, jakiejś niemocy czy czegoś takiego? Nie, wiesz co, czułam bardziej ekscytację. I no wiele osób mi mówiło, że tego się nie zapomina do końca życia. Myślę, że nie zapomnę. Naprawdę, mimo że mało pamiętam, ale no wiem, że była walka o życie po prostu. Tak, sporty walki to jest walka o życie. Takie uczucie, którego nie doświadcza się przy gotowaniu obiadu na przykład. To prawda, zdecydowanie tak. Słuchaj, miałaś przewagę tutaj wzrostu i zasięgu. Nie wykorzystałaś jej w sumie? Nie wykorzystałam jej w sumie. Straciłam dużo sił po prostu na początku, jak myślę, widzieliście. Ale bardzo nie chciałam tego kończyć tak szybko. No, pełne 3 rundy to jest wielki wysiłek. Mało kto sobie zdaje sprawę, jak duży to jest wysiłek. Przetrwałaś mimo to? Przetrwałam mimo to, mimo że na drugiej przerwie, pamiętam, widziałam tylko po prostu kamerę, ktoś coś do mnie mówił, ktoś machał ręcznikiem i tylko po prostu odliczanie. I że te 100 sekund niedługo po prostu minie i zaraz znowu trzeba będzie stać, ledwo co słaniając się na nogach. Ale słyszałam narożnik, słyszałam moich przyjaciół, którzy z trybun kibicowali i... No, nie wiem, co ci mogę jeszcze powiedzieć. Fantastycznie się czuję, naprawdę. Fajne jest to właśnie, że nie podchodzisz do tego jakoś tak, że o, przegrałam, bla, bla, bla. Tylko po prostu jest to nowe doświadczenie, które jest bardzo cenne w sumie w życiu. Tak, ja dla mnie też to zupełnie jest nowy rodzaj sportu. Zaczęłam trenować w lipcu, mamy koniec grudnia, więc codziennie faktycznie treningi, ale no to jest krótki czas. Bardzo krótki. Myślę, że dajcie mi jeszcze trochę czasu, pokażę trochę więcej. Myślę, że na pewno będę lepiej przygotowana. No mówią mi, że charakter jest, a resztę się dopracuje. To jest najważniejsze. Czyli rękawic na kołku nie zawieszasz? Nie, absolutnie. Będziesz tutaj dalej walczyła w FFF, czy jakieś inne rozważasz opcje? Rozważam FFF. Okay. My się bardzo cieszymy, że FFF postawiło na kobiety, bo na pierwszej gali nie było kobiet, ale widać, że to się robi coraz bardziej popularne. Fame ma tak też stawia na kobiety, też stawia na walki kobiet. Obserwujesz je tam? Obserwuję i cieszę się, że nie tylko my byłyśmy, ale na Polsat Sporcie mogliście wcześniej zobaczyć faktycznie jeszcze 2 dziewczyny, z którymi się widzieliśmy w hotelu. Wspólnie szukałyśmy osoby, która zapłaci na warkocze, więc no baby się trzymają razem. Też teraz szukam Karoliny, żeby jej pogratulować. W końcu zbić piątkę i pogadać jak nie przeciwniczki, tylko już dziewczyny po walce, które stoczyły fajny bój i wypić jakiś soczek dobry. To Polsat nie przygotował kogoś, żeby wiązał warkocze, to gala była nieprzygotowana. Nie, wiesz co, miała być jakaś kobieta, z tego co wiem, bo sam sędzia pytał się mnie, czy nie chcę sobie zapleść. Ja miałam umówioną, ale jakoś tak wyszło, że może tamta dziewczyna nie usłyszała. W Czerwonym Smoku chyba też trochę trenowałaś wcześniej, prawda? Tak. Zaczynałam tam swoją przygodę ze sportami walki, jak jeszcze mieszkałam w Poznaniu i przeprowadzałam się do Warszawy akurat. Wiedziałam po prostu, że w wakacje czeka mnie przeprowadzka na studia magisterskie na Koźmina z UAM-u, z Poznania, tylko trzeba było skończyć pracę licencjacką i przeprowadzka. Więc no teraz stacjonuję w Warszawie, trafiłam do WCA i tam zostanę. Zostaniesz, czyli dobrze ci tam. Bardzo dobrze mi tam. Pozdrawiam wszystkich. Wspomniałaś o studiach pracy licencjackiej. Co pisałaś? Umowy w sporcie. Taki był temat. Jak na początku chciałam się skupić tylko na siatkówce, bo temat jest mi bliski. 6 lat trenowałam, tata jest też trenerem przygotowania motorycznego fasokresowi, więc chciałam tak jakby zobaczyć, mnie interesuje bardzo prawo sportowe, więc na jakich zasadach jest zatrudnianie zawodników w klubie sportowym, jak to jest w indywidualnych sportach, jak to jest w zespołowych. No i dochodząc do tego, nie jest to dokładnie uregulowane. Mogą być różnego typu umowy, kontrakt to kontrakt, kontrakt to takie słowo rzucone, a... To spodziewam się, że masz najlepszy kontrakt, najlepszą umowę w FFF. No, nie mogę wam zdradzać takich informacji. Ale to jest ciekawe, powiem ci, bo z tymi umowami jest tak, są różne, wiadomo, sporty walki, jest boks, jest MMA. W MMA jest troszkę lepiej, ale na przykład w boksie jest często tak, że zawodnicy podpisują cyrograf na całe życie, że na przykład są jakby, no można powiedzieć, własnością promotora, tak, że nie mogą zmienić promotora. Także jest tutaj dużo pracy dla prawników w sportach walki. Jest dużo. Może to będzie moja przyszłość. Jako menadżer czy bardziej jako prawnik? Wiesz co, jako menadżer. Ja już tak od gimnazjum interesowała mnie praca team menadżera w sportach zespołowych właśnie w siatkówce. No i tak cały czas idę w tą stronę. Podoba mi się to. Takie zarządzanie właśnie, załatwianie spraw, bycie cały czas na telefonem, pod telefonem jednak, bycie
prawą ręką zawodnika albo całej drużyny. Organizowanie wyjazdów, przelotów, wiadomo, kadra czy drużyna musi mieć zapewniony hotel, nocleg, wszystko na tip-top i człowiek 24/7 jednak na telefonie i odpowiedzialność na twoich barkach. Powiem ci, że to będzie mega doświadczenie, bo tak jak na przykład trener, gdy walczył, to jest jakby troszkę może wyżej cenionym trenerem, bo wie, co to znaczy walczyć, prawda? A ty będziesz prawnikiem czy menadżerem, który też walczył, będziesz wiedziała, co ci ludzie przeżywają, przygotowując się do walki i kończąc walki. Tak, wiesz co, nie tylko w sportach walki, żeby się zamykać, bo kto to wie, gdzie trafia. Ja mam za sobą bardzo kolorową, bujną, bym powiedziała, przeszłość sportową, siatkówka. Klasy sportowe, lekka atletyka, crossfit, no i bikini fitness. Ale sporty walki Cię bardzo potrzebują prawnika, także kontynuuj tutaj. Dobrze, będę. Dziękuję serdecznie i kolejnych walk udanych. Dziękuję Ci ślicznie.